Jestem na dłuższej zasiadce. Przyjechałem na 2 doby. Mam zamiar nastawić się na sandacza w nocy i w dzień na amura szczególnie. Ostatnio udało się złowić jednego amurka, więc mam nadzieję, że i tym razem jakieś pranie zanotuję. Zanęciłem kukurydzą gotowaną. Teraz próbuję jeszcze złowić jakieś rybki przed wieczorem, żeby w nocy spróbować drapieżnika. Namiot rozłożony, obóz rozłożony, także przede mną 2 dni łowienia. Mam nadzieję, że będzie co nagrać i co pokazać. Miara czy nie miara? Siaś, kurwa, wziął. To się gra z głosem czy nie? Tak. Ale jechał fest. Pierwszy sandaczyk w tym sezonie, jaki koło miary, około 50 cm, ale jest.
Tak, mamy poranek. Niestety noc nie przyniosła nic więcej poza tym sandaczem. Więc za chwilę zwijam sandaczowe wędki i wrzucam już przygotowane wędki na amura, szczególnie chciałbym się nastawić. Wczoraj ponęciłem dość mocno kukurydzą, więc dzisiaj też na kukurydzę będę głównie łowił. Na tej pierwszej wędce kukurydza ze słoika i kilka sztuk na taśmie rozpuszczalnej do punktowego zanęcenia, a na tej drugiej kukurydza dipowana w dipie śliwka węgierka. Czasem zdawała egzamin, więc teraz też mam nadzieję, że coś się uda na nią złowić. Nic więcej nie zanęcam. Zresztą w zeszłym, w poprzednim dniu dostały sporo zanęty, także na razie zarzucam zestawy, zobaczymy co będzie. Teraz nadszedł czas na małe co nieco. Na takiej kilkudniowej zasiadce, no, to jest ważna sprawa, żeby coś konkretnego można sobie było zjeść. I gotowy wędkarski obiad. Sandaczek. Kończy się moja dwudniowa zasiadka w wielkim upale. Efektów nie było wielkich. Jedyne co tu udało się złowić to dwa sandaczyki w okolicach wymiaru ochronnego. Wypoczynek fajny, ale miejmy nadzieję, że następne wyprawy przyniosą lepsze efekty niż
tym razem. Na dzisiaj to już wszystko. Do zobaczenia na następnej zasiadce.